Na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu ligowego fani siatkówki znów mogli oglądać na żywo jedne z najlepszych siatkarskich drużyn w kraju. Po raz trzeci zespoły Plus Ligi wybrały Ełk na doszlifowanie formy przed startem rozgrywek. W sparingach zaprezentowały się ełczanom Delekta Bydgoszcz, AZS Indykpol Olsztyn i Politechnika Warszawska. Stawkę uzupełnił pierwszoligowy PekPol Ostrołęka. W meczu o trzecie miejsce zagrali przegrani z pierwszego dnia turnieju. Politechnika, piąta drużyna poprzedniego sezonu, grająca w ciemnych strojach, i Ostrołęka. I tu tylko niewiele brakowało do sensacji. Politechnika, by wygrać, potrzebowała aż 5 setów, a i w tiebreaku musiała ugrać aż 20 punktów. Zwykle ten set kończy się na 15, ale trener siatkarzy ze stolicy spodziewał się takiego rezultatu. Tak, bo dzisiaj dałem szansę gry młodszym zawodnikom i mecz był bardzo wyrównany. I o to nam chodziło, żebyśmy sobie pograli, żeby dać szansę właśnie tym, którzy mniej grają od innych. I to wydaje mi się bardzo udany sprawdzian. Bardzo zacięty i emocjonujący był również finał, w którym zmierzyły się ekipy Delekty Bydgoszcz, grającej w czerwonych koszulkach, i AZS-u Olsztyn. Na parkiecie aż roiło się od gwiazd. Najbliższy sezon w Delekcie spędzi Francuz Stefan Antiga i Marcin Wika, były reprezentant Polski. W olsztyńskiej ekipie piłki rozdzielał Guillermo Hernán, rozgrywający reprezentacji Hiszpanii. I pewnie dlatego był to bardzo zacięty finał ełckiego turnieju. Efektowne bloki, niesamowite obrony i mocne ataki były prawdziwą ozdobą tego meczu. Po 5-setowej walce wygrała Delekta Bydgoszcz. Wiemy po tym turnieju, nad czym musimy jeszcze pracować, bo są pewne niedociągnięcia, a co do składu, brakuje jeszcze nam Michała Masnego i Antiego z Italii i myślę, że stworzymy niezły team i namieszamy w lidze. Także Olsztyn do nowego sezonu przystępuje z wolą walki. Zawodnicy tej drużyny wolą zapomnieć o poprzednim sezonie, gdzie plasowali się w dole tabeli. W Ełku AZS prezentował się dobrze, mimo braku dwóch podstawowych zawodników z Bułgarii i Australii. No dużo pracy jeszcze przed nami. No, momentami naprawdę fajna gra, bynajmniej w dzisiejszym meczu. Myślę, że mecz mógł się podobać, zacięty, dużo obron, dużo akcji. Cały czas wynik oscylował, tak naprawdę troszkę nam Delekta odskoczyła w tym piątym secie, no i wygrała pewnie tego tiebreaka. A tak myślę, że mecz tam na niezłym poziomie. Wiemy, nad czym mamy pracować. Mam nadzieję, że teraz już będziemy troszkę lżej trenować, bo ten tydzień jeszcze był dosyć ciężki. Do inauguracji nowego sezonu zostało już tylko kilka dni i tych zawodników na żywo zobaczymy dopiero za rok.